To może być niezachęcający początek do obejrzenia programu. Jestem jeszcze niewyspany po powrocie z Gdańska, z Blok Forum Gdańsk. A miałem daleko z Rzeszowa do Gdańska tam pojechać, no ale już jestem z powrotem. Przechodzimy już do rzeczy, czyli do kolejnego przeglądu nowości, ale kulturki. Znowu mam kilka bardzo fajnych i ciekawych książek, o których opowiem Wam zaraz, za chwilę. A teraz dajcie łapkę w górę i przygotujcie się na oglądanie kolejnego ciekawego odcinka. Mam teraz książkę Andrea Camilleri, włoskiego autora, a także reżysera, a może nawet przede wszystkim reżysera teatralnego, filmowego. Książka wydana przez oficynę wydawniczą Nord sur Blanc, wydawnictwo z misją, mające swoją siedzibę w Szwajcarii, mające polski oddział, ale także nie tylko, wydające literaturę europejską, często na kilku rynkach jednocześnie, promujące ją na różnych rynkach nawzajem. Bardzo ciekawa inicjatywa. Tutaj mamy oczywiście książkę włoskiego autora, twórcę kryminałów, twórcę postaci detektywa Montalbano. Montalbano jest niezwykłym smakoszem. Przedkłada czasami dobro śledztwa na odwiedzenie dobrej restauracji. Często w książkach znajdują się przepisy na włoskie dania, więc no, nic innego nie pozostaje nad polecenie tej książki wszystkim uwielbiającym Włochy, uwielbiającym włoską kuchnię albo kuchnię w ogólności, polecam lubiącym książki, lubiącym kryminały, więc de facto praktycznie polecam wszystkim, no bo kto nie lubi dobrze zjeść i kto nie lubi się dobrze rozrywać przy ciekawym kryminale? No chyba wszyscy, prawda? Skomentujcie. W nowych książkach uwielbiam to, że niesamowicie poszerzają horyzonty i zwracają moją uwagę na rzeczy, o których bym wcześniej normalnie nie pomyślał. No, słyszałem, jak chyba wszyscy ludzie na świecie, o wyczynie Charlesa Lindberga, czyli pierwszego pilota, który przeleciał Atlantyk samolotem samotnie. Zrobił to w 33 godziny, co było niesamowitym wyczynem oczywiście, ale nigdy nie wiedziałem nic o jego żonie, a tutaj wyszła taka bardzo ładna książka na jej temat, Anne Lindberg, która także była niesamowicie zasłużoną pilotką. Pilotowała szybowce, latała u boku swojego męża, a także na samolotach. Była chyba jedyną osobą, której ufał na tyle, że latał razem z nią, powierzył jej funkcję swojego drugiego pilota i nic o tym wcześniej nie wiedziałem, nic, kompletnie nic, dlatego kiedy tylko zauważyłem, że taka książka została wydana, zwłaszcza z taką piękną okładką, od razu chciałem po nią sięgnąć. No, jedyną wadą, którą tutaj na pierwszy rzut oka mogę znaleźć, to jest totalny, absolutny brak jakichkolwiek zdjęć i ilustracji. Każdy szczyt ma swój przybaszek. Taka książka ukazała się ponad rok temu i okazała się niesamowitym bestsellerem, dlatego jest kontynuowana. Artur Andrus znowu rozmawia z Marią Czubaszek, ale tym razem także do rozmowy dołącza i zaprasza. No bo mało by mi znowu książka nie wypadła, no to jest już pech, drugi odcinek pod rząd. Zaprasza Wojciecha Karolaka, czyli jej męża, jazzmana. No i tak sobie rozmawiają o życiu, o ważnych sprawach, no i o ich małżeństwie. No i co tutaj z kolei mi się podoba? Tutaj jest zdjęć i takich wkładek zdjęciowych mnóstwo. Tutaj nie tylko zdjęcia z życia bohaterów książki, ale także rysunki satyryczne Wojciecha Karolaka z zającem w roli głównej. I to z lat 70. nawet widziałem takie stare, a później te rysunki wyewoluowały, przeszły ewolucję z rysunków w montaże, w fotomontaże, także z zającym w roli głównej. No naprawdę warto choćby dla tych rysunków i grafik przeczytać książkę. Serce nie do pary Waldemara Smaszcza to książka, biografia księdza Jana Twardowskiego, poety, który dotąd był bez biografii, co chyba utrudniało interpretację jego twórczości, no bo oczywiście wiersze i liryka to bardzo intymna, osobista forma ekspresji literackiej, artystycznej, no i poznanie pewnych faktów z życia, poznanie człowieka, autora jest
czy może jeżeli nie niezbędne, to przynajmniej bardzo pomocne w interpretacji. Książka pięknie wydana w twardej okładce. W środku znajdziecie fragmenty wierszy i zdjęcia. Co mnie urzekło, to ta oto wstążeczka tutaj. Pięknie to wygląda, nadaje takiej powagi książce i no, takiego stylu i szyku. A niestety nie widziałem tego od lat, chyba w nowych książkach. Pamiętam to ze starych książek. I dlaczego to zniknęło? Nawet nie wiem. Kurczę, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Wstyd chyba. Dlatego wielki plusik. Bardzo mi się to podoba. Uwielbiam góry. Na moim kanale możecie zobaczyć filmik z Bieszczad. No, to są góry 1200 metrów, niewiele ponad. Co to jest przy ponad 8000 Everestu, czyli góry gór. Chciałbym kiedyś przeżyć taką przygodę, jaką przeżyła Monika Witkowska i opisuje w swojej książce. Co jest ciekawe, to to, że tutaj nie jest to opisywane z perspektywy gdyby zawodowego podróżnika, alpinisty, himalaisty. Nie jest to oczywiście też perspektywa amatora, bo nie chcę tutaj odbierać zasług i umiejętności Monice Witkowskiej. No ale wiadomo, no, taka wyprawa, jaka tutaj jest opisana, jest w zasięgu. Uwielbiam tę książkę sobie po prostu tutaj kartkować i przeglądać zdjęcia. Jest ich mnóstwo na każdej stronie praktycznie. Pięknie się prezentują na dobrze wydanym, błyszczącym papierze. Po prostu książka dla każdego miłośnika gór. Świetnie się zapowiada. Będę czytał. Pokolenia Katarzyny Drogi to książka tylko pozornie o jednej rodzinie i o jej losach w XX wieku, ponieważ to chyba jest opowieść o wielu rodzinach, o wielu Polakach i o wielu losach naszych i naszych przodków. No bo co tu ukrywać, chyba większość nas pochodzi z jakiejś niewielkiej wioski zapomnianej przez świat, nie wiadomo skąd, i większość losów polskich rodzin toczyło się chyba tak, jak to tutaj jest opisane. Tutaj oczywiście mamy opis wielu pokoleń rodziny z Podlasia, z nad rzeki Narwi. W czasach trudnych dla polskiej historii, w czasach wojennych i powojennych. A co nadaje tej książce mojego zainteresowania, to to, że tutaj na okładce jest opisana historia Wilusia, czyli komody, szafki, jeszcze z czasów cesarza Wilhelma, która przechowywała pamiątki, zdjęcia, listy, teksty rodziny Katarzyny Drogi, która sięgnęła właśnie po nie i w ten sposób wykreowała ten fikcyjny, ale chyba jednak prawdziwy w pewnym stopniu i na pewnej płaszczyźnie świat polskiej rodziny XX wieku. To już koniec dzisiejszego odcinka przeglądu nowości książkowych. Kolejny jak zwykle za 2 tygodnie. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych książkach, koniecznie którą z nich chcielibyście przeczytać. Czy może włoski kryminał z włoskimi daniami, książkę Żona lotnika o niezwykłej kobiecie, może coś Artura Andrusa Marii Czubaszek, napiszcie w komentarzu. A teraz jeszcze raz bohaterowie dzisiejszego dnia z długopisem na szczycie, z sizowym długopisem, który posłużył mi za wskaźniczek. No to cześć, kolejny odcinek za 2 tygodnie, ale wcześniej dużo ciekawych filmów. I także spotkania na hangoucie z blogerami i z pisarzami. Jest to coś fenomenalnego, czegoś, co nie znajdziecie u innych youtuberów, czego się nie robi nigdzie w Polsce, tylko u mnie, więc tym bardziej polecam subskrypcję. Cześć!